Rządzący politycy, chcąc odsunąć od siebie odpowiedzialność za całkowite odpuszczenie kwestii reparacji wojennych od Niemiec, przywołują dekret podpisany za rządów Bolesława Bieruta za Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Pytanie, czy taki dokument istniał, podpis jest wiarygodny i należy dzisiaj po latach powoływać się właśnie na ten dokument? Dzisiaj sprawdzam. Związek Sowiecki zrzeka się z reparacji, wobec żądań reparacyjnych wobec NRD. I Polska również, czyli tutaj Moskwa podejmuje decyzję za Polskę i informuje o tym Polskę. 23 sierpnia 1953 roku rząd PRL zadeklarował chęć rezygnacji z odszkodowań wojennych od Niemiec. Następnego dnia PRL razem z ZSRR uznał, że dotychczasowe zadośćuczynienie wystarczy i nie będzie żądać kolejnych kwot. Dekret zawierał wyjątek. To reparacje za nazistowski ucisk i okrucieństwa, których nawet za PRL się nie zrzeczono. Kto podpisał się pod dokumentem? Nie było podpisu, który byłby imiennym. Oczywiście organ konstytucyjny musiał być tam jako widniejąca strona, ale de facto był to Bolesław Bierut i biuro polityczne KC PZPR. Dokument ten nie miał żadnego międzynarodowego charakteru, nie wszedł w żaden obieg dyplomatyczny, ani na poziomie ONZ-u, ani na poziomie relacji z jakimkolwiek państwem kapitalistycznym. Na taki dokument powołują się jednak rządzący. W sensie prawnym problem reparacji został opisany w traktatach i decyzjach rządowych. Ale są różne konsekwencje i różne wnioski można wyciągać z tego, co tak naprawdę to oznacza. Co na to Polacy? 58,2% Polaków uważa, że Polska powinna domagać się reparacji od Niemiec za II wojnę światową. Wynika z sondażu SW Research dla RP.pl. Odmiennego zdania jest 20% respondentów. 21,9% ankietowanych nie miało zdania w tej sprawie. Dziś portal Onet twierdzi, że Niemcy złożyły Polsce konkretne propozycje wypłat dla żyjących ofiar III Rzeszy, które Donald Tusk miał odrzucić. Niemcy miały przeznaczyć 200 milionów euro, to jest prawie miliard złotych, na wypłaty odszkodowań. Nie wiadomo, czy informacja jest prawdziwa, bo w ubiegłym tygodniu premier mówił co innego. Ja nie jestem w żadnym stopniu rozczarowany tą propozycją, tym dobrym gestem ze strony kanclerza i rządu niemieckiego. Rządy Polski i Niemiec przyjęły co prawda tak zwany plan działania, ale dokument ten jest tak ogólny, że można śmiało powiedzieć, że wizyta Scholza w Polsce była porażką, a ogrom polskich strat jest niekwestionowany. Premier powinien symbolicznie przekazać ten wielotomowy, to wyobraźnia nawet powinna nam tu podpowiadać, ten wielotomowy, trzytomowy raport dotyczący tych strat wojennych. Polskie ofiary niemieckich obozów pracy dostały jedynie jednorazowe, niskie wypłaty w wysokości od 500 do 1200 zł poprzez Fundację Polsko-Niemieckie Pojednanie. Żydowskie ofiary III Rzeszy otrzymują comiesięczne, a nie jednorazowe wypłaty. Edyta Hołdeńska, Telewizja Republika.